Cześć, witajcie! Ja jestem Green, ale ja mam problem, bo to chyba kapitan jest, a ja nie mam żadnych strzał elfich. Holender, chciałem zrobić dla was misję. Tak, to jest kapitan. Aha. Aha. Dobra, czyli był sobie kapitan. W każdym razie, w tym momencie zaczniemy misję fabularną, tak jak wam obiecywałem. Może nawet dwie w ramach tego, że w czwartym odcinku, czyli tydzień temu, nie zrobiłem wcale. Tak, akceptuję, no przecież trzeba tę misję zrobić w końcu. Szczurnik. No widzicie? To jest... Sztylet to jest jego miecz jakiś malutki. To jest miecz chyba jego syna. To grzym tylko żartował. No i zobaczcie jak on... Jak jest przetłumaczone to co on... Mówi, ten napis, że oni mają, nie mają, tylko mają. Oni nie mają pojęcia. Taki trochę dziwny jest ten urok. Ale on jest bardzo w porządku. Oła. Biedny szczurnik. Wolałbym myszką. No dobra. Co to jest? Jakiś tam grot? Grot Karagorołap. Czyli on pewnie nie boi się Karagorów, więc wypuszczenia do niego Karagorów nic raczej nie da. Aha, w tym momencie uczą nas. Ja już to dawno wiedziałem i dlatego się nie skupiałem na tym, ale generalnie każdy mówiłem, każdy jakby kapitan, czy tam w tej hierarchii armii Saurona, ci dowódcy, kapitanowie, oni mają swoje słabości i mocne strony. Słabością, a jednak patrzcie, strach przed Karagorami, jednak on się boi i słabości, wrażliwy na ataki wierzchowców, czyli generalnie ja jakbym ujeżdżał Karagora, nie jestem w stanie go zabić, a on Karagorów samych się boi, także będzie uciekał, więc nie ma co nawet mu tych Karagorów wysyłać, bo przeważnie ucieknie. Mocne strony, jest niewrażliwy na ataki z dystansu, jest mocny atak, czyli potrafi porządnie uderzyć i jest przywódcą, ma przy sobie kilka takich śmieciów, którzy będą nas atakować. Śmieci, śmieciów. No w każdym razie jest jednym z takich trudniejszych wodzów. Niektórzy mają, na przykład są niewrażliwi na ataki wręcz, niektórych nie da się zaskoczyć niczym, w sensie z sztyletem od pleców albo od góry. Każdy ma jakieś mocne i słabe strony. Nie są tu zbyt lubiani. I dobrze o tym wiedzą. On zamiast on mówi o. I ten cały szturik to jest taka łajza. Sami zresztą zobaczycie. Dalej, co mnie tu piszą? Moja ukochana Monia serduszko mi wysłała. No też cię kocham, Monika też. No. Ten szturik to jest taka straszna łajza. Sami zresztą zobaczycie. Później, to, znaczy chyba nawet w tej misji to się wszystko wyjaśni, jak to będzie wyglądało. Oj, 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 co on teraz ma plan zrobić? Idziemy za szczurnikiem. Idź za szczurnikiem, no to też taki typowy asasyn. Nie wiem, czy te dialogi wam przemieć. Macie napisane, co on mówi. Jakoś cicha D, więc chyba nie mam problemu. A możesz iść trochę szybciej? Jak ja pójdę szybciej, też pójdziesz szybciej? A, no, nie zauważyłem ściany. Pójdziesz szybciej? No idźże. O Jezus, muszę iść bardzo wolno koło niego. Nie lubię takich misji.
Beg's plan to become a war chief. No dobra, dobra. Been prepared to step hard on his neck. Dobra, nie pozwól szczurnikowi zginąć. Co tu mamy? A to jest wódz jakiś? A nie, on nie jest. Ich też się łatwo zabija. No strzała. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Ty... Właściwie wyssam sobie energię. Aha. No dobra, misja zrobiona, dość łatwo. Mówię, to jest kwestia tych wszystkich perków i tych umiejętności, które my sobie dajemy. Przez to mogę być naprawdę nie do pokonania. I przez to, że... Przepraszam, że zatrzymam misję. Przez to, że już zbierałem dużo tych misji, mam dużo tych znajdziek, to już naprawdę jestem dość potężny. Na tym etapie gry już mam 10 strzał, a to dopiero 5 odcinek. Także... No dobra, dobra, szturniku. Tutaj mamy jednego z pochodnią, ale chyba go ominę. Tak, ominąłem go. A, dobra. O Jezus, naprawdę musimy tutaj iść? To jest cały obóz. Panie Gorocie. Nie, panie szturniku. Kaj, ty idziesz. Militarny. Pewnie. Dobra. Ciebie się pokona. Ciebie się zastrzeli. I tego tam też się zastrzeli. Wy o niczym nadal nie wiecie. Więc w sumie wyszło całkiem, całkiem spoko. Poszukajmy tego Gorota całego śmiesznego. Jego tutaj nie ma. Dobra, czyli chyba muszę wysłać troszkę informacji, że tak powiem. Dobra, wspinaj się na samą górę. Na samą górę się wspinaj. Mhm, dobra. Nie mów się, że spadł. Ojej. Żyjesz? Aha, dobra, czyli... Dobra. Uf, udało się, bo myślałem, że misję spieprzyłem. Nigdy się nie przełazi. Aha, czyli wiemy, że zawsze siedzi przy obozie łowieckim. Okej. Czyli już wszystko wiemy. Dobra, naprawdę mieli rację, że w tym terenie jest dużo tych śmiesznych rzeczy. Ale to i tak mnie nie powstrzyma przed zabiciem jego przybocznych tutaj, którzy są. Ci uruchowie się już boją, już robią w pory, no, tak jak mówiłem. To jest kwestia też właśnie przestraszenia tych tutaj uruchów wszystkich. Oni jak widzą, że ktoś tak łatwo zabija ich pobratymców, oni po prostu czasem się poddają. A czasami nawet bardzo często. Dobra, on się boi Karagorów, więc wiadomo, że skoro boi się Karagorów, to wystarczy wypuścić jednego, dwa z klatki. A on właśnie stoi przy samej klatce, z tego co widzę. Dobra. No. Aaaa, się zaciąłem. Ale chyba mnie nie widział. Aż tak, jakby mógł mnie zobaczyć. Więc mam szansę, tak? A co z Karagorem? No, wiemy, że to on. Niewrażliwy na ataki z dystansu. I właśnie wam to zademonstruję w tym momencie, patrzcie. Niewrażliwy na ataki z dystansu. Dobra. Sam boisz się Karagorów, ale... Dobra, w ogóle walka z nimi nie jest jakaś trudna. To jest kwestia... Aha, czemu nie mogę ciebie...
bardzo uderzyć. Cokolwiek. I tak ma wyglądać walka cały czas. Dobra. Dobra, bierzemy z siebie informacje. Tak, to jest ważna sprawa, bo dzięki niemu mogę sobie dowiedzieć się coś więcej o tych tutaj śmiesznych orkach. Powiedzmy te. To są już ci niższego szczebla kapitanowie. No ale chciałem ci łeb uciąć. No dobra, teraz zobaczycie co będzie fajnego. I szczurnik go pokonał. Jest nikim, a jednak pokonał. Oj. Oj, oj. O, ucho jego, czy coś. No, uszy, mówiłem. Śmieszne jest. Rzućcie okiem. I to właśnie chodzi o to, żeby mieć w armii Saurona kogoś, kto jest jakby orkiem, ale jest po naszej stronie, który będzie nam pomagał, nie? No, bo nie wiem, czy cię robić, czy nie. Co tutaj mamy teraz? Próba krwi. Aha, no dobra. Dobra, w sumie mamy dwie misje bardzo blisko siebie, czerwone. Wykonam je. A fabularne... Może innym razem, zobaczymy. Dobra. O Jezus, miałeś wstać. Wstań. Tak, brawo. I teraz go zabij. XD. Easy peasy. Dobra, hyc, hyc, hyc. No, w sumie nie musiałem przechodzić przez górę, ale... To nie jest dla mnie problem wielki. Dobra, hyc. Pięknie, jesteś cudowny, Talionie. Dobra, lecimy. Tu gdzieś jest ta misja dodatkowa, ale najpierw zrobimy tą próbę krwi. Nie wiem, czy one są zawsze, czy one są przez chwilę, te misje. Nie mam pewności. Dlatego wolę zrobić najpierw tą. Bo znaczy nazwa wskazuje na to, że ona chyba nie trwa wiecznie, ale nie wiem. Dobra, próba krwi. Aha, czyli to jest ktoś, kogo chce zabić z wyższego szczebla, czyli nawet spoko. Ale mi kości strzelają. Zawsze tak mam rano. Bo ja zawsze nagrywam z rana, wtedy mam pustą chatę. Co możemy zrobić? Pozabijać jego przybocznych, żeby mi tutaj przeszkadzali dość, ale moglibyście nie ruszać mi ekranem. Strażniku. Chyba się trochę szyplenić. Jak obydwu? Aha, bo to cały czas Karagor biega. Dobra. Po Karagorze. Będziesz uciekał? Ale nie chcę cię, nie chcę cię... Nie chcę, żebyś uciekał, wolę cię zabić. Ale widzę, że ciężko go zabić jest. A w sumie nie jest. O Jezus Maria, to nawet nie było trudne. Okej. Easy peasy. Lemon squeezy. Patrzę to. A czasami im głowy rozrywało, czemu się tym razem tak nie stało? Dobra, gin.
No, prawy, dobra. Blok skuteczny. Boom, boom. A gdzie pan ma głowę? Dobra, ciebie zabijemy w ten sposób. No, moglibyście... Za dużo was tutaj, dobra, no to... Pozbędę się was po kolei. Ja tam nie mam z tym problemu. Już masz jedną strzałę, to nie mam problemu. I ostatni będziesz ty. Boom, dzięki za strzały. I tutaj mamy ostatnie, znaczy jedno z zadań. Tak? Kto to w ogóle jest? Elitarny kapitan, czyli on chyba jest wyższy szczeblem. W sumie nie wiem, nie pamiętam, kto tam był, ale zobaczymy, to jest jakaś misja, więc... Zabij najpierw 5 jego przybocznych, tak? No wygląda kozacko, to czerwone to chyba ketchup jest. Dobra. Boom. I boom. Dobra, już nie masz nikogo do walki. O, ty rzucasz włócznie. Pierdu, będzie wiosna. Pewnie jesteś odporny na ataki, co? Tak myślałem. Trzeba przeskakiwać ciebie. Ojejku, czemu ty taki jesteś? Nie lubię, kiedy taki jesteś. O, wow. No boli. Boli to, jak on bije. Ale nic więcej na to nie poradzę. Trzeba zebrać trochę strzał. Wezwał za dużo stronników swoich, ale... To nie problem. Trzeba to taktycznie rozegrać. Zaraz mi się strzały skończą, to bardzo taktycznie widzę. O, wow. Nie wyszło tak, jak ja chciałem. Ale to nie problem. Tu są chyba jeszcze strzały. To sobie też wezmę strzały. Stąd. No i znowu wezwał ich jeszcze więcej. To będzie trudne. Chociaż nie wezwał już nikogo. Już nie ma kogo wzywać. Dobra. I ostatni. Tak, wezwał ich jeszcze więcej, tych swoich przybocznych, śmiesznych. Trzeba cię będzie tutaj jakoś chyba inaczej pokonać. Generalnie jest trudno, nie wiem, czy na czerwony jest dlatego, że jest bardzo trudno. Czy co? Dobra, podejdziemy sobie tutaj. Dobra. Gin. Nawet się nie skapnęli, że ktoś na plecach im umarł. No to jest tak po prostu sztuczna inteligencja w tej grze, jest tak beznadziejna. Jak go mogę inaczej pokonać? Dobra, pokonam jego przybocznych, tych śmiesznych... Ojej! Tych śmiesznych, słabych orków. Dobra, mamy to. Tu się może uleczę przy tym. Dobra, mamy to. Ojej, nie. Oj, zahaczyłem mikrofon. Chowaj się w krzaki, żeby cię ten tutaj nie zobaczył. Bądź z dala od... od obozu. To może mi też coś da. Zabij najpierw przybocznych, panie albo... O Jezus, nie mam już skupienia. Dobra. No ale on cały czas ma nowych przybocznych. No to jest... No skacz, przeskocz go, dobra, super. Aha, no w sumie też jest jeden sposób na zrobienie tego. Zaraz wam pokażę zresztą. No, najpierw zabij... Go, albo nie zabijaj. A ciebie nie mogę, tak? Postać z ciebie. No dobra, trudno. Trudno, powiedziałem. Holender, no zrób coś z tym, Albercie. Nie graj jak ciota. Może najpierw pójdę po zielsko. Uleczymy się. To też jest dobra sprawa. Dobra, ty mnie tam szukaj cały czas. A ja z twoich przybocznych zrobię sobie użytek większy, niż mógłbyś się nawet spodziewać. No, mógłbym. Dobra, mam energię. Ach,
A czy teraz z niego mogę postać w jakiś sposób? Nie, nie mogę. Trzeba go będzie przeskakiwać. Dobra, w ten sposób. Nie, nie w ten sposób. Da się to zrobić, tylko już nie pamiętam, jak się walczy z pancernymi. Bo tu nie mam żadnych możliwości. Dobra, już wiem. Dobra. I tak jeszcze z dwa razy i powinien być mój. Albo ja jego. No chodź tu. Dobra, znowu mamy go. To jest właśnie kwestia jakiegoś podejścia. Ta niewrażliwość na ataki z dystansu troszeczkę utrudnia, ale nie na tyle, żebym nie mógł w ogóle z nim walczyć. No widzicie, w tym momencie jest dość pancerny, ale to nie jest dla mnie wielki problem, ponieważ zrobię to właśnie w ten sposób. Bicie po plecach. No. Dobra. Dobra, złap go jeszcze raz. Trzymaj. Aha, zaszlachtuj, dobra. Ale mógłbym... Kurczę, mogłem zrobić na nim egzekucję. I... O, mityczna runa. I mógłbym uciąć mu łeb, żeby już nigdy nie mógł wrócić, bo później to będzie problem. No, ale zrobiony, porobiony. Co my tutaj mamy jeszcze za misję? Dwóch z informacjami. A, i dwóch będzie toczyć ten pojedynek. Dobra, zrobimy to. Zrobię tą ostatnią misję i zakończę ten odcinek. Myślę, że to będzie spora rekompensata za poprzedni niedzielny odcinek. Co? Mam taką nadzieję przynajmniej. Bo wiem, że jesteście bardzo niezadowoleni przez to, że nie było fabularnego wątku. Dobra. Oni walczą gdzieś tam. Dobra, no to przeskoczymy sobie to w ten sposób. Dobra. Jeszcze raz. Hyc tutaj. Oj, tylko nie w gejzer. Teraz tutaj hyc. Dobra. I wchodzimy na budynek i za chwilę misja zacznę. Dobra, mamy to. Oj, nie. Dobra, mamy to. Oj! Skąd się tu wziąłeś? No dobra, pokonamy cię. A, i właśnie może zobaczymy jeszcze ulepszenia. 3 punkty umiejętności, których nie mogę jeszcze mieć. A, i tutaj to mogę sobie odblokować w jakiś sposób. Tak. Zwiększa maksymalny zasób skupienia, to się na pewno przyda. I teraz dodatkowe runy sobie dodam, bo to też się zawsze przyda. To jest spoko sprawa, zbrojenie i runy. Dobra, no i teraz mam nowe runy na mieczu, na łuku i na sztylecie. Jaką tutaj mogę runę dać? Co już mam, to już mam. 20% szansy na podpalenie, techniki bojowe zadają dodatkowe obrażenia. 50% szansy na zmniejszenie otrzymywanych w walce obrażeń. A w sumie chyba to wezmę. Mityczne są zawsze spoko. W ogóle... nie wiem dlaczego od początku mam ich tyle. To jest też ciekawa sprawa. No, tu już nie mam. 30% szansy na odzyskanie 4 elfich strzał za każde wyssanie lub naznaczenie. No, z braku laku muszę ją dać, bo nie mam innej. No i teraz jeszcze sztylet. Łowca orków, ukryte ostrze, wilcza głowa. Zwiększa szansę obalenia celu przy rzucie sztyletem, nie interesuje mnie to. Zabójstwa z ukrycia zadają dodatkowe obrażenia. Brutalne powalenia przerażają wrogów. To mnie bardzo interesuje. Będą chcieli uciekać ode mnie. Dobra, ci są słabi. To zrobimy to jeszcze. Wyrwę ci jęzor i wypchnę do gardzieli. Kappa. Dobra, jest tu was dużo. Czy mamy tutaj jakieś możliwości? Poczekamy chwilę.
jest was tutaj dość dużo, a nie chciałbym tego sobie spieprzyć. Dobra. Dobra. I dobra. 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 Mamy trochę. Jeden nie żyje. Kapitan. W sumie... Z który zginął? Bo już nie pamiętam, którego ja zabiłem. Aj, niewrażliwe na ataki z dystansu. To nie szkodzi, mi to w niczym nie przeszkadza. I tak cię zabiję. Gdzie są jego ludzie? Tutaj. Dobra. Zawalczmy. Zatańczmy! O, to będzie lepiej brzmi. To lepiej będzie brzmi, tak, Albercie. Z pewnością to chciałeś powiedzieć. Ty, kim ty jesteś? Ostrożnie, bo jeszcze nas otoczy. No, na pewno. Z całą pewnością otoczy was jeden strażnik. Ci orkowie to inteligencją to tak średnie. O, ja ci teraz dam alarm. Jesteś niewrażliwy na takie z dystansu, ty. Dobra. Dobra. Dobra, tego tak nie zrobię jak chciałem. Z jednej przyczyny. No nieładnie. Do mnie się tak nie podchodzi. O, mam egzekucję. Dobra. Ale to nie szkodzi, bo i tak zrobiłem to lepiej niż chciałem. Dobra. Prawy. Jeszcze raz. Czy słuchać go, czy uciec mu po prostu? Bum. Łeb mu. No, miała być egzekucja z ucięciem łba. Zwykłym urokiem zawsze łeb ucinasz. Zwykłe runy średnio mnie interesują, ale pozbieram sobie je. Z braku laku są bardzo dobre. I cóż, pożegnam się z wami, ponieważ już minęło dużo czasu, a zrobiłem to, co chciałem. W następnym odcinku może... O właśnie, tutaj coś mamy. Mamy jakichś wygnańcy. Hirego ma plan wyrzucić wakacyjnego kapitana na Udun, lecz potrzebuje do tego ludzi. Wiecie co? Nie wiem, czy będziecie z tego zadowoleni, czy nie, ale teraz będę chciał sobie w międzyczasie może pozbierać resztę tych pierdół z tych miejsc. Czyli odblokuję sobie... Może poza odcinkiem, chyba tak, odblokuję sobie te miejsca i poprzyjmuję te artefakty i tlindiny. Nie mógł się to odmienia. A później się zobaczę, bo tu widzę, jest mnóstwo tych misji czerwonych z pokonywaniem kapitanów. Jak w tym momencie w ogóle wygląda armia Saurona? No, jest troszeczkę zdziesiątkowana. Tu jest nasz człowiek. Aha, jest misja z nim i jest misja z Brogiem Bliźniakiem. Dobra, nie ma problemu. Ale to są misje główne, więc później sobie zrobimy. A najpierw będę chciał tych uroków tutaj sobie jakoś odblokować. Ale to mówię, to na to wszystko przyjdzie czas. W tym momencie chciałbym się z wami pożegnać. Dziękuję za uwagę, za wspólne oglądanie i emocje, że tak powiem. I zapraszam was do komentowania i oceniania mojego filmu. A jeśli chcecie być na bieżąco, to zapraszam do subskrypcji kanału, wtedy nic z was nie ominie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Hej!